Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na T69, ale to nie jest zwyczajny T69, tylko stokowy T69. No właśnie, zasygnalizowałem to również przed chwilą na czacie gry. No i to była moja pierwsza bitwa w ogóle na tym czołgu. No, jak pierwsza bitwa, to wiadomo, jak się gra. No, gra się niepewnie. Wylosowało mnie na topce. To jest na plus. Załadowany jestem po brzegi pociskami kumulacyjnymi. 210 przebicia, 150 uszkodzeń. No naprawdę wspaniała sprawa. Tu mam 175 przebicia i 150 uszkodzeń na zwykłych pociskach i ich nie zabrałem w ogóle. Może to był błąd, bo w takim losowaniu, gdzie jest dużo szóstek, to faktycznie tych pocisków zwykłych by się przydało troszeczkę, takich pewniejszych niż te hity. No ale tak zadecydowałem, tak skonfigurowałem maszynę i tak właśnie teraz jadę. Erlenberg w trybie standardowym wybieram własną stronę, tę, po której nas tutaj wylosowało. Mamy tutaj FCM-a, mamy T-34-85, który się z tym FCM-em strzela i liczę na to, że ten FCM rzuci się szczupakiem na tego Ruska, na tego Markisa i ja będę go bronić. Nie ma artylerii, więc to jest na plus. No i teraz zdradziłem już swoją pozycję. Niestety, zerwany ten strzał, nawet jeden nie wszedł, a trzeba było czekać po prostu spokojnie, aż ten FCM się zacznie wychylać. Chociaż tak się wychylił chyba bardziej. No i oberwał od kogoś innego, ale wpakowanie nawet jednego pocisku za 150 to nie o to chodzi przy grze magazynkami. Jest tam z tyłu gdzieś E25. No, już mnie zdenerwował. Już złożyłem zestaw naprawczy. Jest, pojawił się, chciałem powiedzieć brzydko, ale nie powiem, kto. Mały. Dobra, nie mów. Nie będę kończył. Tak. Ma jeszcze pretensje, że z hitów strzelam. No tak. Akurat specjalnie na niego będę wodził może haeki na tym stoku. No dobra. Nasi tutaj puszują, to jest dobre dla mnie. Spokojnie można trafiać, wykończyć te czołgi, które się tutaj znalazły. Zawsze te prawie ponad 900 damage'u zrobione. To już jest takie zachęcające. Wiadomo, odpowiedziałem mu. Chyba nie zauważył, że mam stokową lufę, prawdę mówiąc. No więc trochę mnie zirytował. Coś te wszystkie powtórki ostatnio zarywają. Nie wiem czemu. Mamy AT-8. No, snajperem jednak. Snajperem jednak T69 nie jest. Jak widzicie, jest oj. No właśnie. To jest trochę to właśnie, że chciałem się powołać snajpera, chciałem grać ostrożnie. Jest Tiger 2. Snajpiemy sobie dalej. Po 120 jakieś. Tego typu rzeczy. Może ten ojek. Niech się tylko wystawi bardziej. No. Jeden pocisk wszedł, ale on się chowa. Dostał jeszcze jedną bułę. To mnie pasuje. Jeżeli on będzie się wycofywał, to mnie pasuje. Zdecydowanie będę się cieszył, jeżeli się wychyli ponownie. No ale on nie ma na to ochoty. Jest typowe snajpienie w tej chwili. Przeciwnik ma jakąś tam przewagę, jeżeli chodzi o czołgi. I on próbuje atakować. Z tej odległości tego oho nie mam szansy przebić. Muszę się skupić na czymś innym. Ten oho nie jest ustawiony do mnie bokiem. Więc to ewidentnie mi przeszkadza.
przeładowanie. Coś trzeba robić dalej. No i czekam aż się ten oho może przestawi, odsłoni bok. Tak się nie dzieje. Oho strzela się z FCM-em. Jest STA-1, nawet jakiś prześwit na niego widać. Oho, oho, no, no, tam jeszcze jakiś wrak przeszkadza T-54 Mod 1. Przeładowanie. Nawet zbyt ostrożna gra, jeżeli chodzi o stok. Stok mnie nie tłumaczy w tej chwili, dlatego ruszam do przodu. Wiem, że przeciwnik już nie przyjedzie. Muszę sobie znaleźć jakąś pozycję, z której będę mógł tego przeciwnika bić. Zaraz wracam. Podjeżdżam bliżej. Pod osłoną budynków. Zdobyliśmy sobie jakąś przewagę. Teraz przeciwnik jest w defensywie, więc kolej na nas. Jest KW2, tylko że budynek przeszkadza. KW2 chowa się. Ten oho blokuje całą drużynę naszą przy własnym kapie. On jest największym zagrożeniem. Spokojnie, ostrożnie. Zbyt ostrożnie. No ale sam nie będę atakował. No może teraz się przemknę. Niczym złodziej w nocy. O, jest lew. Lwiątko wystawione. Strzelam. On jest bodajże bokiem, inaczej bym go pewnie nie przebił. Lecą blindy. Skoro i tak go nie widzę i będę zaraz ładował, więc czemu by nie? Trzymam 32 pociski. Przeładowanie. I lecimy dalej. Rzut oka na oho. Nasze oni leci do przodu, atakuje. Już oberwało od KW2. Niestety mnie się tej KW2 nie udało trafić. Jest STA-2. No ja mam tylko 3 pociski. Próbuję złapać przestrzał na tego STA-2, tak przez ścianę. Dokładnie nie, robię ładowanie po prostu, żeby wyjechać i ewentualnie tego STA-2 skończyć na magazynek. Jest znowu lew. Nawet udaje się go przebić, ale tylko raz. No, może i drugi. Dobra, spokojnie. Mogłem pomóc temu oni i powinienem w sumie pomóc temu oni. Woda gwiżdże. Wiem, kto wstawia wodę podczas nagrania. No, no nie cóż, niestety się same fejle. Wyjeżdżam wreszcie po tego STA-1. Całe szczęście, że oni przeżył i jeszcze nawet teraz jakąś bestkę wypuścił. Jest na wykończeniu STA. Korzystam z uprzejmości oni. On mi go przygotował, ten Japończyk. Ten Japończyk był po prostu skrojony pod mojego fraga. No tutaj akurat bicia nie mam. A szkoda. Oho strzelił. Od razu próbuje się ruszać. Ale ten oho się chowa. Dostaje tylko jedną pestkę. No właśnie, właśnie. A ja muszę przeładować. Oho strzela dalej. Czyli ma jakiegoś tego trolla szybciej przeładowującego. No wyjechać na niego to... Nawet może trzeba byłoby wyjechać na niego. Ale to pierwsza bitwa, sami wiecie, jak to jest. Człowiek nie zna swojej maszyny. Jest KW2 wroga. Jest WZ-111. I robi się nieciekawie. No. Może i człowiek chciałby zaatakować, ale jak nie przebija i nie trafia Dicker Maxa,
To robi mu się troszeczkę smutno. Jestem daleko do przodu wysunięty. Jeżeli wyjadę jeszcze, znaczy daleko może nie, ale jeżeli wyjadę jeszcze do przodu bardziej, to będę mógł być ostrzeliwany z dwóch stron. Bardziej interesowałby mnie ten kawulec. Oho, również trzeba byłoby zdjąć. I jest kawulec. Pierwszy strzał. Drugi. On mnie wyspotował i chowa się. Także ja wykorzystuję ten moment na ładowanie. I spoglądam dalej, co robi Oho. Dobra, coś tam robi. Tylko co? Którą ścieżkę wybrał? Podążaj ścieżką pokoju. Zostaw mnie w spokoju. Dobra. Ktoś mnie wyświecił. Czy to Oho, czy ktoś inny? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ten kawulec? Bardzo wątpliwe. Może to sam Oho. Wykorzystuję cały czas osłonę budynków. Przynajmniej taką mam nadzieję. I jadę po tego kawulca. Czas najwyższy. Aż ten kawulec zaraz chyba padnie. Tak, padł właśnie od Super Pershinga. A ja mam tutaj tego naszego Oho. No, ale on się przytomnie chowa. Wie, że z tej strony gdzieś czaję się ja, czai się Super Pershing, więc również się chowa. Nasi kapują. Strzał od boku w Oho. Drugi wchodzi bez problemów. I jeszcze jest Dicker Max, którego nie uda się ściągnąć niestety. Mojego bojaźliwego grania starczyło na pierwszą klasę, na medal wsparcia. Tak, na pierwszą bitwę jakoś to poszło, chociaż mówię, powinno być lepiej. Powinienem to inaczej wykorzystywać, szastać swoim HP w końcówce zwłaszcza. I też to wtedy potoczyłoby się troszeczkę inaczej. 3300 obrażeń, 2 fragi, 1109 expa. Jak na plujkę, jest tam 150, no ale nie, to magazynek, prawda? Więc powinienem zdobyć zdecydowanie wyżej, wyższy wynik, większy. 49 strzałów oddanych, tylko 36 celnych, 22 przybicia. Jak widzicie, z hitami, no to tak właśnie jest. No a zobaczcie na tą pozycję, to jest bardzo drogie granie. O, na szczęście już teraz, nagrywając dzisiaj tą powtórkę, to już mam oczywiście T69 wymaksowanego, więc spokojnie jeszcze materiał z tej maszyny się ukaże. To będzie na pewno już inna maszyna, inna bitwa, inny. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.